Tu się spotkały wszystkie pokolenia, te, które rozpoczęły kiedyś, kilkadziesiąt lat temu zabawę w triatlon jako zawodnicy, organizatorzy. Dzisiaj są trenerami, prowadzą różne biznesy, organizacje. To jest takie miejsce, gdzie można właśnie sobie gdzieś w kuluarach usiąść, porozmawiać, wymienić poglądy, powiedzieć, co jest dzisiaj trudne, co jest łatwiejsze. No i myślę, że to jest jakby uhonorowanie za ten trud i wysiłek tym wszystkim, którzy dzisiaj byli na podium. W ogóle dla całej rodziny triathlonu. Myślę, że jest to potrzebne raz w roku takie spotkanie. Jak postrzegają triathlon te różne pokolenia? Czy to postrzeganie się jakoś bardzo różni? Ci starsi, którzy mają większe doświadczenie i ci młodsi zawodnicy. Ja myślę, że ci starsi z tej age group to byli dowodem na to, że to fajnie może być kiedyś w życiu. Młodsi, no wiadomo, mają troszeczkę inaczej to takie podejście trochę do triathlonu. Trudno mi jest przyrównać. To jeszcze nie jest ich do końca czas. Oni muszą trochę wytrwać w tej podróży triathlonowej i na nich przyjdzie też czas. Ci, którzy wytrzymają to napięcie, tą pracę, która ich czeka, to po prostu no to czeka na nich, będą się spełniać. Tak jak powiedziałem wcześniej, że zapytano się, co ja mogę powiedzieć, no żeby realizowali swoje cele, swoje marzenia w różnych sferach swojego życia. Tu mówimy o sporcie, o triathlonie, ale żeby tak po prostu w życiu jeszcze było fajnie i można było pogodzić te wszystkie rzeczy, bo sport, oddanie się, mówimy o triathlonie, to jest duże wyzwanie. Tu zawsze jest coś takiego, co coś za coś jest. A jak pan odbiera to poświęcenie? Czasami to jest warte, czy czasami jest taki moment, szczególnie u młodych zawodników, kiedy warto odpuścić, że rodzina lub praca, studia i inne rzeczy stają się ważniejsze. Gdzie jest ta granica wyboru pomiędzy pasją, realną pasją, a tym poświęceniem, już takim nadmiernym? Poświęcenie to jest pasja, moim zdaniem, ale tutaj mówimy o czymś, co ma być wymierne. To wszystko zależy od celu, który sobie stawiamy. Tak jest chyba ze wszystkim w życiu. Cel to jest nasza podróż, żeby zrealizować i później mamy nagrodę. I potem kolejny cel i tak właśnie idziemy przez życie. To trzeba kochać. Jest też tak, że wielokrotnie tracimy, nie wiem jak to powiedzieć, mamy kryzysy, ale to normalne, to występuje. Trzeba po prostu pogodzić się z tym, spróbować znaleźć nową energię, może odpocząć, może na pewien czas dać sobie spokój, spróbować złapać drugi oddech, ale tak jest w sporcie. Raz jest do góry, raz jest na dół. I to jest normalne, taka jest cena tego wszystkiego. Trzeba po prostu, jeżeli ma się cel, trzeba walczyć do końca i tyle. Jak długo mamy tego celu szukać? Co w momencie, kiedy dotrzemy do celu, zrealizujemy go i wtedy myślimy, co dalej? Przykładowo dla kogoś może to być cel w postaci wyniku, dla kogoś odwiedzenia pewnego miejsca, dla pewnie większości triathlonistów wyjazd na Hawaje. I co potem? Jak sobie z tą motywacją radzić, z tym takim w głowie? To jest też marzenie, jakie mamy. Te marzenie to jest stawianie sobie celów, wziąć tą nagrodę, zrobiłem lepszy czas, to teraz następny cel. Ja to nazywam, zrobiłem swój cel, osiągnąłem i otwieram następne drzwi. I znowu następne drzwi. I idę takim korytarzem, gdzie otwierając jedne drzwi, przechodzę przez korytarz, otwieram następne i gdzieś jest to marzenie, takie totalne. W moim przypadku, kiedy 10,5 roku marzyłem o tym, żeby wystartować, robiłem wszystko na Hawajach na dystansie Ultraman, to tam ściągnąłem czapkę, bo o tym marzyłem, że jak tam wystartuję, to na mecie ściągnę czapkę i powietrze ze mnie zeszło.
i właściwie zająłem się tym, co robię do dziś. Pomagam młodym ludziom i nie tylko, organizuję imprezy, to jest mój zawód, jestem menadżerem sportu, teraz na stare lata poszedłem, studiuję i po prostu mam jakby na innej płaszczyźnie cel, który sobie tutaj gdzieś w środku, on dał mi emocje, dobra, robię to i idę w tą podróż. I warto, jeśli się osiągnie ten główny cel, poszukać następnego. I to jest w dużej mierze ludzie, którzy gdzieś przeszli jakąś drogę i nawet jak mają przerwę, to zostaje w nich to, co zrobili wcześniej. I to jest duże prawdopodobieństwo, że za jakiś czas, krótszy, dłuższy, wrócę do czegoś, zrobię, bo same treningi nas kształtują, realizacja tych celów, osiąganie różnych wyników, słabych, mocnych, to wszystko nas kształtuje, daje nam siłę i taką fajną satysfakcję i radość, kiedy realizujemy to wszystko, a tak jak w życiu, są różne chwile i w sporcie również mogą być. Tyle, trudno mi jest to wytłumaczyć. Warto mieć cel po prostu i go realizować. Nie trzeba tłumaczyć, wiele rzeczy trzeba po prostu poczuć. Dziękuję pięknie za rozmowę.